A co powinno być paliwem kampanii wyborczej? Jedno ugrupowanie polityczne składa kolejne propozycje, które budują spójną ofertę programową. Drugie rzuca w przestrzeń publiczną gniewne słowa pogardy. A Polacy jesienią będą musieli wybrać, jakiego kraju chcą na najbliższe lata. Krzysztof Nowina-Konopka. W tej rodzinie Leni nie ma. Pszczoły to jedne z najbardziej pracowitych istot na Ziemi. Pszczoła na dobę śpi zaledwie kilka minut. Czyli praktycznie cały czas pracują, nie śpią. I praca polega na tym, że raz, że przynoszą zbiory, jak nie, to jest praca w ulu. Do rzeczywistości ULA nawiązało Prawo i Sprawiedliwość. Dobrych zmian. To nie tylko graficzna stylistyka konwencji programowej. UL programowy to plan rządzenia. UL jest symbolem pracy, ciężkiej pracy. A my tej pracy właśnie bardzo, ale to bardzo potrzebujemy. Od blisko 8 lat Polacy korzystają z efektów tej pracy, ale między innymi na tym forum w dialogu z Polakami wykuwane są kolejne nowe propozycje. Brzęczy tutaj na tym kongresie jak w ULU. Pomysłów programowych jest mnóstwo. UL jest właściwym określeniem ze względu też na to, że wieńczy pewną pracowitość. To jest UL wobec na przykład gniazda OS, które reprezentuje na przykład opozycja. To nawiązanie i trudno się dziwić do takich słów lidera opozycji. Patologia i sitwa. Donald Tusk po raz kolejny obraża miliony Polaków. Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie schambili od wielu, wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy. Dlaczego Donald Tusk pana zdaniem kieruje takie słowa? Nie wiem, może nie ma nic innego do powiedzenia. Donald Tusk różne rzeczy mówi. I w większości nieprawdy. Ktoś, kto zajmuje stanowisko publiczne, szczególnie powinien wyrażać, cechować się kulturą osobistą, a osoba, która w ten sposób się wyraża we mnie, nie wzbudza zaufania. Dostaje furii. Agresja zaufania nie budzi, ani kolejne obelgi. Z norm wyłaziło jakieś kilka procent ludzi, którzy do tej pory nie mieli żadnego wpływu na życie w Polsce. Na pół roku przed wyborami. My nie wykluczamy nikogo z naszej rozmowy i my nie wykluczamy nikogo, kto chciałby do tej współpracy dla dobra Polski przystąpić. Chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie schambili. PiS wychodzi już z takiej typowej przepychanki politycznej, z tej bijatyki, którą tam Platforma proponuje, no i wchodzi na ten element szerokiego programu. Programu, którego po stronie opozycji ciągle nie widać.